Cześć, witajcie z tej strony Bartosz z Klocków. Dzisiaj po raz kolejny przeglądniemy sobie najnowszy katalog Lego. No i jak są ci, którzy nie mają jeszcze prezentu na gwiazdkę, nie mają pomysłu na prezent na gwiazdkę, to właśnie w dzisiejszym odcinku sobie pogadamy o jakichś wybranych przeze mnie zestawach, bo ja szczerze mówiąc też nie mam prezentu na gwiazdkę. A jak ktoś właśnie nie ma pomysłu albo prezentu na gwiazdkę, bo gwiazdka już za 3 tygodnie, no można uznać już, że za 2. No ale w dzisiejszym odcinku, jak nie macie prezentu na, jak nie macie pomysłu na prezent, to właśnie sobie pogadamy o zestawach. Dobra, najpierw pogadamy sobie o jakich zestawach, na przykład do kwoty 50. No i juniorsy ja od razu pomijam. No i mamy na początku serię Lego Juniors. No i czy tutaj są jakieś wybrane fajne zestawy, które ja wam polecam do kupienia za kwotę 50 zł? No, pomyślmy nie. O, polecam wam ten zestaw. Ten taki z tą, no, śmieciarką, a dla dziewczyn za 40 polecam ten, bo ten jest bardzo fajny. No, no fajny, bo ma dużo rzadkich elementów. Tutaj za kwotę 50 nawet nic nie ma. Z Lego Classiców bardzo bym wam polecał te 4 zestawy. No i czy jeszcze coś tutaj jest za 50 zł? No chyba nie. Z kreatorsów też. No i wybrane zestawy przeze mnie tutaj. Chyba nie ma nic ciekawego na razie jak dla mnie. To sobie od razu pominę. Bardzo bym wam polecał te 2 zestawy, bo też są bardzo fajne i ciekawe. No a dalej z serii Lego City. Ten już mam, bo ostatnio mogliście zobaczyć recenzję. Ten też bardzo fajny. Też recenzja się pojawiła u mnie na kanale. Tutaj nic nie ma. Jak dla mnie ciekawego. No i dalej. Nic. Dla mnie ciekawego. Nie ma. No Lego Ninjago raczej też. To są same drogie. Z Lego Minecraft chyba też nic. Dobra, chyba to już się. No, ten zestaw bardzo bym wam polecał. Albo ten mały Soko Millennium. No i teraz tak do kwoty 150. Też zaczynamy od samego początku. Nawet już nie od juniorstwa. O! Możemy zacząć od tej strony. Oczywiście te wszystkie zestawy bardzo bym wam polecił. Ten zestaw. Oczywiście chyba też wszystkie zestawy z klasika. No bo bardzo. Wszystkie klasiki są jak dla mnie super. Ten van wakacyjny też bardzo ciekawy. Smok oczywiście jak dla mnie też jest bardzo fajnym elementem. O, to oczywiście też, no jak i te wszystkie zestawy. Teraz przechodzimy do serii te Disney Friends, z czego ja wam nie pomogę, bo nie wiem. O, zapomniałam zupełnie o serii Unikitty. Te zestawy też bardzo fajne.
No i dalej, oczywiście, ten helikopter jak dla mnie jest bardzo ciekawy. No i co jeszcze? O, ten zestaw był u mnie zrecenzowany na kanale. No i bardzo, bardzo mi się podoba. Ten, jak widać, jak tutaj już widzę, to też jest bardzo ciekawy, więc chyba też bym wam polecił. No, te zestawy też, no, jest bardzo dużo zestawów, które bym wam polecił. No, te też, no, bardziej mi się podoba ten. A nie, ten jest seria Lego Ninjago, Smog Jaya i ten zestaw. Też recenzja się u mnie pojawiła. Dalej Minecraft. Minecraft to wam nie powiem, bo nie za bardzo jestem zapatrzony w tą serię. No i Star Warsy. Bardzo fajny secik, który mi się podoba. Oczywiście myślę, że ten też wam polecam. Ten. Z tym Grievousem, no, też jest bardzo fajny, chociaż Grievousa mam. Te dwa sety też wam polecam. No i teraz już nic nie ma. Hogwarts Fantastic Beast wkrótce już się pojawiło. No i teraz dla takich bogaczy, jakby można było to powiedzieć, za 600 zł, jakby do takich albo bardzo zapatrzonych w Lego. Dobra. Zaczynamy od serii Unikitty. Oczywiście za 600 zł połowa tych, te trzy, nie, te wszystkie sety można było sobie kupić za 600 zł. Ten jest za 400, ale bardzo tego wam polecam. Tego też, bo jest miś polarny. O, oczywiście te nowe pociągi, oczywiście. Ten mi się bardzo, najbardziej chyba podoba z tych wszystkich. No, to tak ewentualnie mi się podoba. Stąd, no, normalnie już. O, ten mi się, no, ta górska policja mi się bardziej podoba od tej nowej. Od tej starszej. Tutaj chyba nic mogę wam polecić, ale te dwa zestawy oczywiście są jak dla mnie bardzo fajne. Pies zaczyna szczekać. O, ten. Ta baza w dżungli. Bym wam polecił. Oczywiście ten zestaw to obserwatorium doktora Strange'a. Też bardzo wam polecam. Ten zdalnie sterowany Batmobile. W ogóle wszystkie zestawy z Lego Jurassic World wam polecam. W serii Speed Champions nie za bardzo jestem zaopatrzony, ale ten zestaw z serii Brickheads też polecam, bo jest dużo fajnych elementów. O! Zestaw Lego Boost też bardzo wam polecam. Z Vernim. No. To za 1000 najlepszy. Jeden z najlepszych zestawów, jak dla mnie, które wydało Lego. Ten zestaw też. Ta smocza jama. Oraz te dwa zestawy. Z serii Garmadon. Bardzo wam, no, synowie Garmadona, polecam wam te dwa zestawy i te, bo też się pojawiły recenzje tych trzech na moim kanale. Stąd wam polecam te dwa zestawy z tego jeszcze Lego Ninjago Movie. O! Sokół Millennium jak najbardziej. Ten taki nowy, lśniący. Sandcrawler oczywiście. Myślę, że bardzo lubicie
ten pojazd. No, tego nie za bardzo bym wam polecił. No, może niektórzy chcą mieć Snowka w niższej cenie niż kiedyś, niż za 600 ileś. No, ale to już jest jak dla mnie wszystko z tych zestawów, z tego nowego katalogu, a z serii Lego Harry Potter i Fantastic Beasts bardzo bym wam... O, kalendarze adwentowe oczywiście też polecam, ale z serii Fantastic Beasts i serii Harry Potter polecam wam Wielką Salę w Hogwarcie. Jeszcze no, walizkę Newta Scamandera, no, raczej nie, bo minifigurki możecie w saszetkach kolekcjonerskich dostać. Zestaw z Harry'ego Pottera, wierzba bijąca w Hogwarcie oczywiście bardzo wam polecam. Jak dla mnie mój ulubiony zestaw z tej serii. Jeszcze ucieczkę Grindelwalda, no też jakbym mógł wam polecić. Jeszcze legowisko Aragoga, też bardzo fajny zestaw. Mecz Quidditcha i ekspres do Hogwartu, też bardzo bym wam polecił. No, czyli wszystkie zestawy oprócz tej walizki Scamandera, Newta Scamandera, wam polecam. A z serii tych, tej nowej serii Spider-Man, to bardzo wam polecam ten secik. On mi się bardzo, bardzo podoba, bo jest ta pajęczyna, są w ogóle te no, pajęczynki. Jest setka, jest woreczek, czyli części bardzo jakby dla mnie fajne, naklejek żadnych nie ma. Ogienki, zielony goblin oraz Spider-Man. Secik jedyny, który chyba sobie kupię z tej serii, ale jak dla mnie bardzo, bardzo fajny. Zielony Goblin, też bardzo fajna minifigurka, dlatego z tej nowej serii Spider-Man na rok 2019 chyba polecam wam właśnie ten secik, bo jest bardzo, bardzo jak dla mnie fajny. Oczywiście nie najlepszy, chyba drugi albo tam trzeci, już nie pamiętam, jak dla mnie najlepszy. No i bardzo wam ten secik polecam. Oczywiście na speed build zapraszam. Wrzucę go chyba nie wiem kiedy, bo nagrywam ten film jeszcze przed wrzuceniem speed buildu tego zestawu. Ale speed build był króciutki, 6 minut razem z przeglądnięciem instrukcji i z scenką. Bez tego to by było chyba jakieś 5 minut, no ale dobra, żegnamy się już. To by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba, więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie i zobaczymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!